Społeczność Bidzin i obrońcy przyrody zaalarmowali naszą redakcję, że pod topór poszło 5 kilkudziesięcioletnich modrzewi, które rosły na działce przed publiczną szkołą podstawową w Bidzinach oraz że planowana jest kolejna wycinka, tym razem lip. Dyrektor tej placówki Ewa Sidor poinformowała, że drzewa zostały wycięte, bo zagrażały bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły. Te drzewa stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, a podstawa funkcjonowania każdej szkoły jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieciom. Było to zrobione na podstawie decyzji wydanej przez Starostwo Opatowskie. Nie była to wycinka nielegalna, wręcz legalna, zgodnie z decyzją wydaną przez Starostwo Opatowskie. Ewa Sidor zaznaczyła, że decyzja o wycince modrzewi była przemyślana i konieczna. Szczególnie niebezpiecznie było w czasie burz i nawałnic. Łamane przez wiatr konary, a nawet całe drzewa mogły też zerwać linię energetyczną i wówczas mogłoby dojść do porażenia prądem. Największe zagrożenie stanowiły burze, które zniszczyły tutaj ruchomość tych drzew, ponieważ to były wysokie drzewa, które stanowiły zagrożenie w ten sposób, że naruszona została cała konstrukcja tego drzewa i po każdej burzy mnóstwo konarów było na ziemi, gdzie panie sprzątające tutaj ten nasz teren, gdy sprzątały, to były wszystkie gałęzie na ziemi porzucone. Natomiast takie właśnie, taka konstrukcja drzew, która jest, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno dzieci, pracowników szkoły, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dyrektor szkoły w Bidzinach nie zastanawiałaby się nad wycięciem pozostałych drzew iglastych, gdyby także one zagrażały bezpieczeństwu uczniów. Jeżeli by doszło do takich rzeczy, że trzeba by było usunąć te drzewa, które stanowią, a są to potężne drzewa, które gałęzie rozprzestrzeniają się i by stanowiły zagrożenie dla dzieci, również bym to zrobiła. Po wycince przybyło zieleni na terenie bidzińskiej placówki. Posadzono 16 sadzonek różnych gatunków drzew, powiedziała Ewa Sidor. Zgodnie z zaleceniem i decyzją zawsze, co roku, jakie były, czy nawet była wycinka prowadzona, czy też nie, zawsze były nasadzenia robione. Zgodnie z decyzją nasadzenia jest aż 16 drzewek nasadzonych. Są to świerki, są to sosny kalifornijskie, sosny koreańskie, sosna freszera, sosna czarna, jodły kalifornijskie oraz lipy miododajne. Drzew przed budynkiem szkoły przybywa również z innych okazji. Każdy kończący szkołę rocznik sadzi pamiątkowe drzewko. Dyrektor szkoły w Bidzinach zapewniła, że lipy rosnące przy boisku szkolnym nie pójdą pod topór. Zostaną tylko podcięte. Z Bidzin dla STV Info Jerzy Strzyż.